Cześć, dzisiaj filmik na zasadzie Get Ready With Me, czyli pokazuję Wam każdy etap powstawania ogólnie stylizacji, czyli paznokcie, makijaż, fryzura oraz dodatki. Także jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonałam makijaż, fryzurę, jak w ogóle to wszystko powstało, jak teraz właśnie wyglądam, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam od paznokci i najpierw nakładam odżywkę. Ona sprawi, że paznokcie będą twardsze i nie zabarwią się kolorem lakieru. I również później łatwiej zmyć taki lakier z paznokci. Kiedy odżywka mi już wyschła, to nakładam lakier. Ja akurat dzisiaj wybiorę z takim odcieniu taupe i aplikuję dwie warstwy lakieru. Aby dodać trochę akcentu na paznokci, żeby były trochę ciekawsze, to nakładam błyszczący nawierzchniowy lakier. Wiecie co, ten błyszczący lakier tak mi się spodobał, że nakładam go również na środkowy paznokieć. I jeszcze na sam koniec paznokcie pokrywam top coatem. Dzięki temu lakier będzie jeszcze trwalszy i paznokcie będą jeszcze ładnie błyszczeć. Teraz czas na make-up i zaczynam od podkładu. Dziś wybiorę podkład z Lux, on jest rozświetlający. Ja zawsze najpierw podkład nakładam na twarz, a później rozcieram pędzlem. Pod oczy ląduje korektor Idealna Cera w kompakcie. Aplikuję również na powiekę, aby wyrównać koloryt. Używam tego korektora również na wszelkiego rodzaju niedoskonałości na twarzy. Na niedoskonałości korektor jest dla mnie trochę za jasny, dlatego mieszam go delikatnie z podkładem. Żeby utrwalić podkład i korektor, używam pudru z serii Color Trend. On jest transparentny i bardzo, bardzo go lubię. Czas na oczy i oczywiście zaczynam od bazy. Ach, zapomniałam jeszcze zrobić brwi, dlatego teraz do nich przejdziemy i używam zestawu do stylizacji brwi. Na całą ruchomą powiekę nakładam kremowy cień w odcieniu Forever Bronze. Już resztką produktu wyjeżdżam delikatnie powyżej załamania powieki. Delikatnie jeszcze przyciemniam zewnętrzny kącik oka matowym brązowym cieniem z paletki Mocha Latte. Wewnętrzny kącik oka rozświetlam kredką z serii Glow w odcieniu Golden Nude. Żeby makijaż mi trochę pasował do stroju, to nałożę kredkę w odcieniu Night Star. Jest to taki granat. I od razu rozcieram syntetycznym pędzlem.
Aby mieć pewność, że kredka będzie się trzymać, nakładam jeszcze cień z paletki jeans. I wewnętrzny kącik oka dolnej powieki podkreślam tą samą kredką, którą używałam na górnej. Z tego względu, że uwielbiam kreski na powiece, to rysuję cienką kreskę za pomocą płynnego eyelinera. Jak już oczy mam zrobione, to pozostało do tuszowania rzęs i używam dziś tuszu pogrubiającego z Luxe. Makijaż oka skończony, dlatego od razu przechodzimy szybko do twarzy. Twarz wymodeluję kulkami brązującymi w odcieniu Deepest Bronze. Policzki podkreślam różem w odcieniu Classic Hour. Usta pozostawiam bardzo neutralne i nakładam tylko błyszczyk w odcieniu Mulberry. Jestem zachwycona pigmentacją tych błyszczyków, jest naprawdę rewelacyjna. Makijaż skończony, dlatego możemy teraz przejść do fryzury. Robię sobie tutaj przedziałek po boku i będę robić grube loki. Prostownica mi się już nagrzała i właśnie będę używać do tego prostownicy. Zaczynam od tej strony i zawijam do zewnątrz. Przekładam włosy na jedną stronę i sobie zostawię tak odkryte ucho trochę. I naprawdę bardzo szybka fryzura skończona. Pozostał mi już ostatni akcent, czyli biżuteria. Do torebki włożę jeszcze kosmetyczkę, w której będę miała niezbędne kosmetyki. Będzie to puder, aby zmatowić swoją twarz w czasie imprezy. Korektor, gdyby jakaś niedoskonałość mi się pojawiła. I oczywiście błyszczyk do poprawek. Wkładam jeszcze do torebki oczywiście szczotkę. I malutki portfelik. Ja już jestem gotowa do wyjścia, a Wy koniecznie dajcie znać, czy podobał Wam się taki filmik. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry i napiszcie w komentarzu. Ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, cześć!